Nowy punkt pobrań wymazów z samochodu znajduje się w dawnej sterylizatorni. Oczywiście obiekt jest po remoncie. W tej chwili została przekształcona w punkt pobrań drive-thru dla osób, które powinny wykonać badania w kierunku zakażenia COVID-19. Jak będzie się odbywał kontakt z pacjentem? Kierowca podjeżdża, wypełnia ankietę albo w samochodzie, albo przy stole. Ale raczej preferujemy, żeby wypełnił w samochodzie i wtedy pobierany jest mu wymaz. Sytuacja bardzo wygodna, ponieważ obrót tutaj jest, jak Państwo widzą, bardzo taki wygodny. Z jednej strony się wjeżdża, z drugiej wyjeżdża. Nie ma problemów, nikt tutaj nie parkuje. Można zupełnie bezpiecznie przyjeżdżać. No i to jest w centrum miasta. Do tej pory nasz punkt pobrań był na Hucie i on bywał problematyczny, jeśli chodzi o dojazd. W tej chwili problemu nie ma. To jest w centrum miasta, w jak najbardziej komfortowych i nowoczesnych warunkach. I najważniejsze pytanie, ile będziemy czekać na wynik badania? Jeżeli wymaz zostanie pobrany do godziny 14, wtedy wynik tego wymazu mamy dostępny około godziny 22 tego samego dnia, najpóźniej o 6 rano dnia następnego. W związku z tym myślę, że oferujemy najkrótszy termin wykonania badania.